Powiedziałam mojemu chłopakowi, że byłam u fryzjera, a tak naprawdę tylko uczesałam włosy i chcę zobaczyć jego reakcję. Aha. Godzinę później. Pokazuj, bo nie wytrzymię zaraz. Ale stulejasz, o kurwa. O kurwa, jaki stulejasz. O kurwa, jaki stulejasz. O, napisał, o kurwa, ja pierdolę. Ja nawet jak nudesy dostaję, to takiej reakcji nie wymuszam. Ale zajebiste. O matko. Ale przykro, chłopa. Miłość, róbmy razem, szpal miłość. Traćmy razem czas, chodźmy razem świat. Co by nie było, tylko ty i ja, popa. Czy miałabyś ochotę przez resztę życia razem się ze mną kłaść i ze mną spać. Dobra, jaki jest sens tego filmiku? To się, rozumiem, chłop ci wpierdolił. Rozumiem, chcesz pokazać, że jesteś młodą mamą. Ale żeby piosenkę miłosną wrzucać i patrzeć, kurwa, zapłakana w telefon i to na TikToka publikować, jaki to ma sens, kurwa? Jaki tam proces myślowy zachodzi? Nie rozumiem tego, naprawdę. Możliwe, że woła o pomoc. Nie, nie odzywa się na tym filmie. Co ty, Werka, mówisz? O pomoc to twój cukier, kurwa, woła. Prawdopodobnie masz insulinooporność już. Także twoje wyniki i twój lekarz, kurwa, krzyczą o pomoc. Aha, to zabawne nawet. Ja też tak robię. Must have been a deadly Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć pryszcza na nosie albo na górnej wardze, to pamiętajcie, proszę was o tym, żeby nigdy, przenigdy nie wpadł wam pomysł, aby je wyciskać. Hmm. Babciu, to nie wolno siedzieć. Co ty pokazujesz? Mam esę. Co? Skąd ty to znasz? No z TikToka, no skąd? Babciu, to nie wolno siedzieć. Co ty pokazujesz? Mam esę. Co? Babcia ma esę. Ziomek, tu policja stoi, tu fortepian jest. Pokażę wam. Hello. Jeszcze czynta ci brakuje. Słuchajcie, znalazłam salon, który podobno robi paznokcie przedłużane z French. For me, I really like corn. What do you like about corn? It's corn. A big long enough. It has the juice. Kiedy te kwiaty? Kurwa, kurwa.
Czy mogłabyś być w związku z osobą na wózku? No tak, to nie ma różnicy, co nie? Nie, ta, nie na wiem, pewno. Że tak naprawdę czy tam jej na wózku, nie? Nikt nie jest gorszy przez to. Myślę, że tak. Uważam, że tak. To, że się miało wypadek albo jest się chorym, to nic takiego nie oznacza. Są tacy ludzie, którzy by nie mogli tego zrobić. Jest to jakby wyzwanie pewnego rodzaju, wiadomo, i trzeba być gotowym na pewne... Dobra, jak to jest, że kobieta normalnie idzie i pierdoli do kamery? Mogłabym mieć chłopaka na wózku, to żaden problem, przecież to nie sprawia, że jesteś gorszy. Tymczasem ja, zdrowy człowiek, może z jedną ręką delikatnie kontuzjowaną, od 25 lat kobiety znaleźć nie mogę. Co za bullshit, kurwa. Bo jestem za brzydki, bo jestem za biedny, bo czasem zapomnę, kurwa, ogolić pach. Takie błaholski, kurwa, dziewczyny przejmują. Ale brak nóg? Nie, no co ty, daj spokój, to fajnie, popchałabym cię. Niemożliwe. Od kiedy streamuję, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakaś dziewczyna zaprosiła mnie na randkę na przykład. A inni influencerzy to gadają pierdoły, że niby seks im się nawet oferuje. No nic. A ja osobiście odpowiem szczerze. Gdybyś mnie zapytał, czy mógłbym spotykać się z dziewczyną na wózku, moja odpowiedź brzmi nie. Jest to egoistyczne, owszem, ale wydaje mi się, że szukanie partnera jest swego rodzaju egoizmem mimo wszystko. Jednak chcemy osobę, która będzie między innymi też naszym takim właśnie oparciem. A w momencie, w którym ktoś ma tak poważne problemy zdrowotne, no to staje się swego rodzaju obowiązkiem dodatkowym dla nas. Dla mnie byłoby to na przykład uciążliwe. I też trochę bolesne, mając jakby świadomość tego, że osoba tak bliska mi sama ma na co dzień jakieś tam problemy i uważam, że też by mnie to w jakiś sposób dotykało. Gdybym był z dziewczyną w związku i ona uległaby wypadkowi, to sytuacja się zmienia. Ale w momencie, w którym, nie wiem, hipotetycznie, na Tinderze na przykład, zmeczowałoby mnie z dziewczyną, która jeździ na wózku, to najprawdopodobniej nie poszedłbym z nią na randkę. Na 99% nie poszedłbym z nią na randkę i możecie mnie nazwać chujem, możecie mówić, że jestem złym człowiekiem, ale ja jestem po prostu szczery. I podejrzewam, że większość osób by się nie zdecydowało, żeby to zrobić. Ona też by nie poszła. No to jest też racja, ona też by na randkę nie poszła. Ej, to jest 1-1 w takim razie. Robię wam ankietę. Randka z inwalidą. Z ciekawości, tylko szczerze odpowiedzcie zgodnie z własnym sumieniem. Czy bylibyście zainteresowani taką randką? Ja wiem, że to źle brzmi i najprawdopodobniej, jeżeli jest tutaj osoba, która ta sama jeździ na wózku, sobie myśli, kurwa, ale mi przykro. No ale no, życie nie polega na tym, żeby każdemu złodzić i pierdolić, kurwa, nieprawdę. Wystarczy, że włączamy telewizję i mamy wystarczająco dużo, kurwa, kłamstw. Życie niestety jest brutalne i niesprawiedliwe. I im szybciej do ludzi to dojdzie, tym lepiej dla społeczeństwa. Ja też jestem w tym wypadku akurat brutalnie szczery. No ja osobiście nie mógłbym spotykać się, albo nie, inaczej, nie chciałbym spotkać się z osobą niepełnosprawną na randkę. Jeżeli chodzi o jakieś zwykłe spotkanie niezobowiązujące, spoko. Ale jeżeli chodzi o potencjalne budowanie relacji związkowych, to nie. Poza tym nie wiedziałbym nawet, jak się do niej odnieść. Co miałbym powiedzieć? Pójdziemy na randkę? Pojedziemy na randkę?
Czy mogę cię popchnąć na randkę? Jakby nawet słownictwo byłoby problematyczne. Wybierzemy się na randkę. To jest trudne. Dobrze, Kubuś. Wybierzemy się na randkę. Okej. Okej. 80% zagłosowało, żeby nie poszło. Więc widzicie, to nie jestem w mniejszości.